Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Jarosławiu realizuje zadanie pod nazwą prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej numer 3 zlokalizowanego na terenie gmin Chłopice, Laszki, Wiązownica. Celem zadania jest zapewnienie lepszego dostępu do edukacji prawnej i usług prawniczych, w tym pomocy prawnej dla osób znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne zasoby i możliwości. Zadanie cieszyło się i nadal cieszy się dużą popularnością wśród mieszkańców powiatu jarosławskiego. W ubiegłym roku w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzonym przez nasze stowarzyszenie z porad skorzystało 296 osób. Natomiast łącznie na terenie wszystkich punktów prowadzonych na terenie naszego powiatu, z tego co mi wiadomo, skorzystało 1146 osób. Jeżeli chodzi o strukturę osób, które korzystały z naszej pomocy, to najczęściej były to osoby, które nie ukończyły 26 roku życia oraz takie, które ukończyły rok 65 oraz osoby legitymujące się kartą dużej rodziny. Sporadycznie korzystały osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej oraz weterani wojenni. Katalog osób, które mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, określa ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej. Są to osoby, które nie ukończyły 26 roku życia, osoby, które ukończyły 65 rok życia, osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, osoby posiadające kartę dużej rodziny, a ponadto osoby, którym zagraża, tudzież które są poszkodowane w klęskach żywiołowych i awariach technicznych. Obecnie od 2017 roku katalog ustawowy został jeszcze rozszerzony o kobiety w ciąży. W jakich dziedzinach można uzyskać nieodpłatną pomoc prawną? Co do zasady, nieodpłatną pomoc prawną można uzyskać w każdej dziedzinie, z wyjątkiem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, a także spraw z zakresu prawa celnego, handlowego i dewizowego. Również wyłączone są sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, ale z wyjątkiem spraw związanych z rozpoczęciem prowadzenia tej działalności. Ilu prawników świadczy obecnie odpłatną pomoc prawną z ramienia stowarzyszenia? Obecnie świadczeniem nieodpłatnej pomocy prawnej zajmuje się na stałe 4 prawników, w tym 2 radców prawnych oraz 2 magistrów prawa z wieloletnim doświadczeniem. Oczywiście w zasobach stowarzyszenia posiadamy więcej prawników, mamy jeszcze dodatkowych 4, 2 radców prawnych również i 2 dodatkowych prawników z doświadczeniem odpowiednim, którzy w razie potrzeby będą zastępowali tych tak zwanych stałych prawników. Gdzie znajduje się prowadzony przez stowarzyszenie punkt? Stowarzyszenie prowadzi tak zwany punkt nieodpłatnej pomocy prawnej numer 3. Punkt ten zlokalizowany jest właściwie w 3 miejscach na terenie Urzędu Gminy Laszki, Chłopice oraz Wiązownica. W gminie Laszki znajdziecie nas w poniedziałki i w czwartki, w gminie Chłopice w środy i w piątki, natomiast w gminie Wiązownica we wtorki, we wszystkich punktach godziny otwarcia to 8-12 codziennie. Czy i czym ten punkt wyróżnia się na tle pozostałych punktów nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowanych na terenie powiatu jarosławskiego? Punkt numer 3 prowadzony przez stowarzyszenie oczywiście wyróżnia się na tle innych punktów prowadzonych na terenie powiatu jarosławskiego i właśnie wyróżnia się on tą lokalizacją i tą bliskością adresata zadania. Uważam, że jest to bardzo dobre rozwiązanie, ponieważ beneficjenci mogą bez konieczności dojazdu do większego ośrodka, do miasta, oszczędzając czas, koszty, a także różne są sytuacje życiowe, mogą z łatwością skorzystać z darmowej pomocy prawnej u siebie na miejscu. Gdzie można znaleźć więcej informacji na temat realizacji zadania?
Informacje na temat realizacji zadania można znaleźć również na ulotkach przygotowanych przez stowarzyszenie. Ulotki te dostępne są w urzędach gmin, w których prowadzimy nieodpłatną pomoc prawną, to jest w Urzędzie Gminy w Laszkach, w Chłopicach i w Wiązownicy, a także w jednostkach organizacyjnych Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło Jarosławiu. Rozdajemy je także przy okazji różnych wydarzeń, które prowadzimy. Serdecznie zapraszamy do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Jarosławiu w ramach realizacji projektu prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej numer 3 zlokalizowanego na terenie gminy Chłopice, Laszki i Wiązownica, który to program finansowany jest ze środków powiatu jarosławskiego.